Lodowisko skończyło swoją działalność pod koniec maja. W czerwcu mieliśmy tutaj taflę sztuczną nawierzchnię i u nas gościli u nas Marsjanie Opole, czyli rozgrywali swoje mecze, turnieje na rolkach. Natomiast aktualnie przeszliśmy w etap zdjęcia tafli plastikowej i zajęcia się przygotowaniem lodowiska do sezonu. Przygotowanie lodowiska wbrew pozorom to jest taka bardzo, bardzo mozolna i trudna praca, ponieważ no, w trakcie tego remontu musimy doprowadzić do porządku taflę lodowiska, czyli ją malujemy, odnawiamy linie, naprawiamy bandy, wszystkie obrzeża, naprawiamy szyby i wszystko to tak jakby musi być wykonane, ponieważ w czasie sezonu nie mamy szans na dokonywanie takich remontów. No, oprócz tego w tej przerwie technologicznej bardzo duży nacisk kładziemy na przygotowanie wszystkich urządzeń, które towarzyszą robieniu lodu, czyli maszynowe. No, w maszynowni no, są rozkręcane wszystkie urządzenia, przeglądane pod względem elektrycznym, pod względem mechanicznym, są serwisowane, czyli przyjeżdżają różnego rodzaju serwisy, jeśli chodzi o sprężarki, jeśli chodzi o pompy, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju zawory i elektronikę. Jeśli chodzi o same maszyny, które ten, to mamy aktualnie remonty dwóch rolb, które posiadamy i obie niestety wymagały remontu, może nie kapitalnego, ale takiego dosyć poważnego i dlatego też jesteśmy na etapie już kończenia tych remontów, tych wszystkich urządzeń. No nie chcę mówić, że no bez tych urządzeń, bez skrupulatnego przygotowania tego wszystkiego, no moglibyśmy mieć duże kłopoty w sezonie, bo wtedy nie mamy czasu, nie mamy możliwości po prostu w krótkim czasie dokonania tych wszystkich remontów, tych przeglądów i tych wszystkich napraw, które by nam wynikły. Natomiast no, dmuchamy na zimne i staramy się po prostu wszystko przygotować tak, żebyśmy sezon tak jakby przebiegł bez żadnych problemów. Czyli ten lipiec pod znakiem, tak jak pan powiedział, remontów, a od sierpnia na lodowisku już zobaczymy i grupy treningowe, i mieszkańców? Tak, planujemy mieć lód od 2 sierpnia. I tutaj od 2 sierpnia przez pierwsze 2 tygodnie będziemy na swoim lodowisku gościć kluby, zgrupowania, różne zespoły, które tak jakby no, jesteśmy zobligowani przyjąć ich i tak jakby gościć u siebie. Natomiast planujemy od połowy sierpnia zorganizować ślizgawki. W soboty i w niedzielę zorganizować ślizgawki ogólnodostępne, gdzie już udostępnimy obiekt dla ogólnej społeczności.